Marek Kułakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Marta Renata Zmitrukiewicz. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Prezes Fundacji dla Rozwoju. Dokładnie. A rozmawiamy o dzielnicowych ośrodkach społeczności lokalnych w Częstochowie i tam widzę za Panią jest mapa i widzę, że trochę tych ośrodków jest w Częstochowie. Dużo jest tych ośrodków? Dużo i niedużo. Jest ich 13 w dzielnicach, które zostały uznane za rewitalizowane oraz peryferyjne. Stąd też od razu wytłumaczę, dlaczego nie jest ich 20, bo się każdy pyta, dlaczego nie jest 20 takich ośrodków. No, mogliśmy utworzyć tylko w tych dzielnicach, które zostały uznane za rewitalizowane, bądź też są dzielnicami peryferyjnymi miasta Częstochowy. Czyli stare dzielnice, można powiedzieć, tak? Znaczy te obrzeżowe, takie stanowiące granice miasta. Niekoniecznie. Dobrze. Ale... Pani prezes, co jest istotą siły tych lokalnych grup? Bo one już jakąś drobną siłę przedstawiają. Ja niedawno byłem na ostatnim groszu, no i tam no, drobne roślinki, zaczyna coś się pojawiać. Ludzie pokazują, że żyją, że chcą coś tworzyć dla siebie, może dla innych. No, nie taka mała siła, dlatego że przez nasze ośrodki przeszło już praktycznie 700 osób, które zostały zdefiniowane jako nasi uczestnicy, czyli jako osoby, które korzystają z oferty tych klubów, ale główną siłą to jest to, że jest ona oddolna. To znaczy jesteśmy w danej dzielnicy i pracujemy tylko i wyłącznie dla mieszkańców w danej dzielnicy. Oczywiście nie udaje się objąć wsparciem wszystkich mieszkańców danej dzielnicy, ale pracujemy właśnie na takich małych, przyblokowych miejscach, podwórkach, spotykamy się z sąsiadami i wypracowaliśmy sobie już takie zaufanie między sobą, że zaczynamy wspólnie tworzyć swoją małą przestrzeń. Właśnie takie wspólny mały ogródek, wspólne małe karmniki, robimy wspólne pikniki. Sąsiedzi zaczynają się angażować, bo widzą, że to jest dla nich. Jak znam życie, to najwięcej osób jest na piknikach. Tak, dlatego że wtedy to jest takie radosny czas. Teraz niestety w sytuacji pandemii myśmy znacznie ograniczyli naszą działalność, jeśli chodzi o takie eventy przyblokowe i piknikowe, no bo z racji tego, że nie możemy. Niemniej jednak staramy się wychodzić do mieszkańców, na przykład przez blok spotyka się 5, 10, 15 osób, przychodzą mamy z dziećmi, przychodzą seniorzy, przychodzą osoby, które w zasadzie wydawałoby się, że niepotrzebne im jest takie wsparcie, a jednak spotykamy się, rozmawiamy i tak tworzymy nasze więzi. Dużo dała nam właśnie pokazała nam teraz pandemia, dlatego że okazało się, że dzielnicowe kluby, które prowadzimy, były niesamowitym wsparciem dla swoich sąsiadów, bo my jesteśmy sąsiadami dla naszych mieszkańców. W związku z tym dzwoniliśmy, robiliśmy zakupy, wykupywaliśmy leki i teraz ta wdzięczność, bądź też zauważyli, że jesteśmy potrzebni, odbija się w drugą stronę. Kiedy znowuż będziemy się mogli tak spotykać jak kiedyś? Zawsze robiliśmy Andrzejki, zawsze robiliśmy Wigilię, zawsze spotykaliśmy się, zawsze zabawa karnawałowa była dla dzieci i rodziców, dla seniorów. No w tym roku tego jest mniej, więc a ludzie bardzo potrzebują się spotykać. Ale te zabawy to robiliście przed blokami gdzieś? Przed blokami. My mamy swoje miejsca, takie miejsca w środku, ale staramy się głównie wychodzić na zewnątrz, bo w zamkniętych pomieszczeniach tak nas bardzo nie widać, tak nie wszyscy się mogą o nas dowiedzieć. Wtedy, kiedy jest zła pogoda, jesteśmy w pomieszczeniach naszych, zawsze mamy takie pomieszczenie, w którym możemy się spotkać co najmniej z 20-25 osobami. No i albo spotykamy się w środku, albo właśnie przed blokami. Stąd też poznajemy naszych sąsiadów. Stąd też poznajemy na przykład takie osoby, które są samotne i nie mają rodziny. I sąsiedzi nam mówią, pani Marto, tam na trzecim piętrze jest pani, która nie ma rodziny, już długo nie wychodziła, może zajrzyjcie do nich. Wtedy idziemy też, pytamy, czy czegoś nie potrzeba. Ale też jest strach wobec kontaktów takich bezpośrednich, więc jeśli sąsiad powie, że ktoś się zgłosi, no to jest taka większa wiarygodność. My też mówimy o tym, żeby nie otwierać drzwi każdemu, kto zapuka. I takie nasze działania na tym polegają. Ale i otwierają te drzwi?
Ci samotni sąsiedzi? Otwierają, otwierają. Czyli nie słuchają was, otwierają drzwi. Słuchają, ale jeszcze nie do końca, wie pan, jak to jest, potrzeba kontaktu, a starszy człowiek często jest łatwowierny, więc my też mówimy o tym, proszę się upewnić, z kim pan rozmawia, czy to rzeczywiście jest ta osoba. I na drugi raz proszę nas nie wpuszczać, tak? Dobrze, żartuję. że będzie. Ale ktoś, kto tak posłucha, mówi, no wielce mecyje, no przecież wyjdę przed blok, jak jeszcze będę miał jakąś tam siatkę, nie wiadomo co w tej siatce jest, siądę na ławkę, to zaraz jeden, drugi, trzeci sąsiad wyjdzie, zaraz się pogada. Czy trzeba rzeczywiście tworzyć takie dzielnicowe ośrodki społeczności lokalnej? No właśnie nie działa to tak, dlatego że mamy bardzo dużą anonimizację, to znaczy nie jest już tak, że wszyscy sąsiedzi się znają. Często nawet nie wiedzą, jakie osoby mieszkają w danym bloku. Przykład jest ostatni, robiliśmy taki mini ogródek, które zainicjowały nasze mamy, ponieważ no, chciały gdzieś sobie usiąść, chciały mieć ładnie przed blokiem i wspólnie robiliśmy taki mały ogródek tutaj na Śródmieściu. I osoby tak patrzą trochę z takim niedowierzaniem. A co to jest? A dlaczego wy to robicie? Tak samo jest ze sprzątaniem, które często robimy wokół własnych domów. Ja mówię, nasza dzielnica to jest nasz dom. I szukamy takich miejsc, które są zaniedbane, gdzieś możemy wspólnie z sąsiadami posprzątać. Ktoś nam zawsze puka w głowę, że ale przecież są od tego służby. Tylko... No. Też tak pomyślałem. Tak, tylko że chodzi też o to, żeby mieć poczucie wspólnotowości i tego, że jestem tak samo odpowiedzialny za swoją dzielnicę, ponieważ w niej mieszkam, a chcę ładnie mieszkać, więc w swoim domu staram się utrzymać czystość. To tak można byłoby powiedzieć, dlaczego ludzie wyrzucają papierki i śmiecą w naszych dzielnicach? No przecież tu też mieszkają. To jest kwestia odpowiedzialności i tego, żeby być odpowiedzialnym też za swoją dzielnicę. I nam bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy utożsamiali się ze swoją dzielnicą, bo to jest ich miejsce i fajnie jest mieszkać w ładnych miejscach. Czasami mam wrażenie, że gdyby każdy z nas, o sobie też myślę, musiał w Niemczech spędzić przez, nie wiem, 12 miesięcy, to tam by nauczył się czystości, bo tam są wysokie kary za zabrudzenie i tam zupełnie inaczej się ludzie zachowują. Ale ja chciałem zapytać, bo pani mówiła, że przeszło przez nas 700 osób, to znaczy te osoby już sobie poszły, Nie, chodzi o to, że zostały zarejestrowane jako osoby korzystające z naszych usług. To znaczy, przychodzą, to są osoby, które kiedyś korzystały, bądź też do tej pory mogą korzystać na przykład z zajęć gimnastyki, z zajęć zdrowotnych, zajęć z dietetykiem, ale też robimy trening kompetencji społecznych, czyli jak zachować się na rynku pracy. Robimy dużo spotkań z doradcą zawodowym, bo nasze ośrodki również łączą poszukiwanie zatrudnienia, łączymy możliwość odbycia stażu i szkoleń zawodowych. I wszystko to przed blokami? Nie przed blokami. To akurat prowadzimy w naszych punktach doradczych i jeśli ktoś nie ma pracy, bądź też ktoś poszukuje, a teraz widzimy w ogóle takie lekkie załamanie rynku między ofertami pracodawców, a tym, że osoby zaczynają poszukiwać pracy, bo wiedzą, że będzie trudno. Więc tutaj próbujemy wspólnie napisać życiorys, wspólnie przygotować się do rozmowy z pracodawcą, ale też mamy taką rozbudowaną sieć kontaktów, że jeżeli któryś z naszych animatorów bądź też zaprzyjaźnionych osób widzi zgłoszenie pracy, na przykład na witrynie sklepowej, to my dostajemy taką informację, takie zdjęcie na Messengera i nasz aktywny pośrednik dzwoni tam zapytać się, czego oczekuje ten pracodawca, bo być może któryś z naszych sąsiadów, naszych osób, którzy korzystają z naszego wsparcia, może akurat tam znajdzie pracę i najczęściej tak jest. Ostatnio widziałem ogłoszenie na słupie ogłoszeniowym. Poznam panią, mam 56 lat i numer podany, ale to rozumiem, że państwa chyba by to nie interesowało. Nie takie, aczkolwiek mamy tutaj grupę osób, które się spotykają, są osobami samotnymi, ale nie samymi, tylko samotnymi. Potrzebują trochę towarzystwa i trochę takiego wspólnego bycia ze sobą, więc dla nich organizujemy osobne spotkania, wtedy albo coś fajnego oglądamy, albo coś wspólnego robimy. Bardzo często są to połączone akcje dla kogoś, na przykład pakujemy wyprawki dla dzieciaków, albo coś składamy fajnego, żeby komuś ofiarować. Wtedy ta integracja jest większa, ale zapotrzebowanie na spotkanie jest duże.
Mówiąc o szkoleniu, mówiła Pani, że mamy własne punkty doradcze. To znaczy, co to są za punkty? To są zagospodarowane piwnice, pomieszczenia, gdzieś, co to jest w ogóle? 13 dzielnicowych ośrodków ma swoje miejsca, w których pracuje. Na przykład na Śródmieściu jest to Aleja Kościuszki 13. Aleja Kościuszki 13 i tam jest dzielnicowy ośrodek organizowania społeczności lokalnej. Jest to lokal trzy pokoje takie, jedno większe na spotkanie i dwa takie mniejsze na doradztwo. Czyli od miasta macie te pomieszczenia? Nie, to są wynajmowane przez organizacje, które prowadzą dane ośrodki, bo jest 6 ośrodków prowadzą organizacje pozarządowe, a 7 prowadzonych jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozumiem. Chciałem Pani zapytać, czy trudno wyciąga się ludzi z domów, żeby coś zrobili dla siebie, może dla innych. Czasami jak zrobią coś, zdenerwują się, bo ktoś inny wyjdzie, sąsiad z pieskiem do ładnego ogródka i tam piesek się załatwia, nie patrzy na to. Ewentualnie ktoś wygrzebie roślinkę, no i ludzie się denerwują, bo widzą, że to oni robili. Tak, w ogóle wyciągnąć osoby na takie spotkania, jeszcze przed te, które robimy przed blokami, to jeszcze jest troszkę łatwiej, natomiast zaprosić na zajęcia, my zapraszamy na przykład osoby starsze, żeby spotkały się na przykład z farmaceutą i porozmawiały, bo wiemy, że dużo leków wykupują i czasami zupełnie niepotrzebnie wydają swoje i tak drobne finanse, więc zapraszamy ich na spotkanie, żeby się spotkali z farmaceutą, który opowie im, jak suplementować leki, jak je kupować, które leki ze sobą źle współgrają. I na początku było to mało osób, ale jeśli widzą, że to jest potrzebne i że to im przynosi korzyść, to jest taka kula śnieżna. Ze spotkania na spotkanie jest coraz więcej osób. Natomiast trudną grupą, z którą się pracuje, to są rodzice z dziećmi. Jest taka tendencja, że najfajniej byłoby, gdyby można było dziecko zostawić, a rodzic sobie tam pójdzie załatwiać własne sprawy, bo wszyscy jesteśmy w takim pędzie czasowym. U nas jest inna zasada, nie traktujemy naszych spotkań jako magazyn dzieci. Jeśli chcesz przyjść na zajęcia, to przyjdź ty i dziecko, bo najważniejszy jest wspólny czas. I na przykład robimy to przez fajne zajęcia kulinarne. Dziecko, które przychodzi z mamą albo z tatą, może coś wspólnego zrobić. Robimy wtedy takie grupy i na przykład wspólnie robią sałatkę albo wspólnie dowiadują się, jak zrobić zdrową żywność. Wspólnie oglądamy też film. Albo robimy takie zajęcia, gdzie mamy na przykład ćwiczą jogę, a z drugiej strony nasze animatorki zajmują się dziećmi i zajmują czas z zajęciami manualnymi. I wtedy mamy takie, potem spotykają się razem i to jest takie miłe. To znaczy zaczynają doceniać, jak warto spędzać wspólnie czas, ale tak wspólnie, nie na zasadzie takiej, że jesteśmy w dwóch osobnych miejscach, tylko właśnie wspólnie. To, co pani mówiła, że trudno wyciąga się osoby nie przed blok, ale na takie spotkania, to mam wrażenie, że trochę wam te garnki popsuły tutaj szyki, bo gdybyście państwo obiecali, że proszę przyjść na spotkanie, będzie miły prezent, to prawdopodobnie więcej by osób przyszło. Ale nie chodzi o to, żeby przychodziły tłumy. Bo to też nie temu służy. Chodzi o to, żeby przychodziły osoby, które potrzebują wzajemnej integracji. Zajęcia kulinarne są pomysłem mam. My nie narzucamy z góry zajęć. Po prostu proponujemy, ale mamy albo bądź też osoby, które przychodzą, same odpowiadają, że to im pasuje. Na przykład nie przyjął się u nas kącik poetycki. Nie było zainteresowania, ale bardzo chętnie z kolei nasze seniorki czytają różnego rodzaju ciekawe biografie, mamy dobrą, dobrze wyposażoną biblioteczkę, więc tak naprawdę każdy tutaj przychodząc mówi o tym, czego oczekuje, jakie ma zainteresowanie, bo to jest dla nich. To nie jest dla nas, to jest dla nich. I dlatego one się cieszą powodzeniem takie zajęcia, ponieważ spełniają oczekiwania tych osób, które tu przychodzą. Dobrze, państwo proponujecie różne zadania, różne jakieś takie oferty, spotkania się, porozmawiania. Wielką, ogromną siłą tych dzielnicowych ośrodków jest to, że są pomieszczenia, że można się spotkać gdzieś, niekoniecznie trzeba sąsiadkę do siebie zapraszać. Ale chcę pani zapytać, czy zaskoczyli pani mieszkańcy, bo coś zaproponowali, na co wyście nie wpadli? A może pani prezes, zróbmy to albo to i się okazało to strzałem w dziesiątkę?
Tak, no zaskoczyli, znaczy zaskoczyli nasi sąsiedzi taką inicjatywą, bo chcieliśmy, żeby powiedzieli nam, czego oczekiwaliby od swojej dzielnicy, co chcieliby zmienić. I nasi seniorzy wpadli na doskonały pomysł, żeby zapytać różne grupy społeczne, czyli dzieciaki, żeby namalowały, żeby z kolei starsze dzieci zrobiły fajne zdjęcia, a oni wszystko to zebrali w jedno. I powstała nam taki zupełnie inny obraz dzielnicy, mówię tutaj na przykładzie dzielnicy Śródmieście, ale w innych dzielnicach jest podobnie. I okazało się, że dla każdej grupy społecznej, czyli dla dzieciaków inne miejsca są ciekawe, a dla seniorów inne miejsca są z kolei atrakcyjne. I nakładając to wszystko, okazało się, że ten obraz dzielnicy zupełnie jest inny niż nam się wydawało. Więc tak, zaskakują nas na przykład swoim śpiewem. Okazało się, że uwielbiają nasi uczestnicy śpiewać i tworzą własny taki nie zespół, tylko przychodzą po prostu pośpiewać sobie, co w dzisiejszych czasach tak nie jest takie oczywiste. Ten ogródek, który żeśmy tutaj robili, to też jakby jest pomysł mam. Mamy, które do nas przychodzą, zrobiły sobie kącik relaksacji kobiecej. Tam spotykają się, słuchają fajnej muzyki, ale przy okazji rozmawiają o swoich problemach wychowawczych, o tym, co u nich w domu. Trzeba mieć takie miejsce, gdzie się czuje ktoś bezpiecznie, przyjemnie i wie, że nie przychodzi jako petent, tylko że to jest jego miejsce w tej dzielnicy. I na tym najbardziej nam zależy. Ja ostatnio widziałem taką fajną inicjatywę stworzoną przez dzieci, chyba zupełny przypadek, bo wiem, że są ulice gdzieś lokalne, gdzie samochody pędzą, bo ktoś zna na pamięć trasę, oczywiście nikt mu nie wyjedzie, szybko jedzie. No i teraz prośba o zmianę organizacji, żeby spowolnić ruch, żeby jakiś próg zwalniający położyć, to jest bardzo ciężko. I co dzieci zrobiły? Malowały oryginalne znaki drogowe stop. I się okazało, że dzieci nie wolno przecież, no co, oskarżyć, że coś tam namalowały. Nie, malowały sobie kredą czerwone i tak to było autentyczne, że widziałem, że kierowcy zwalniali. No, myślę, że takie niekonwencjonalne rozwiązania są najszybsze i najbardziej skuteczne, dlatego że no, dzieciom się nie odmawia. Dokładnie. To zapytam jeszcze na zakończenie o plany. Coś szykujecie Państwo? No ten czas pandemii cały czas trwa. Tak, no nasze plany na najbliższy czas to jest przede wszystkim wspieranie naszych mieszkańców w ich codziennym życiu. Wracamy już do zajęć tych bezpośrednich. Co prawda musieliśmy ograniczyć grupy, zamiast 15 osób spotyka się 5. Niemniej jednak jesteśmy na takim czuwaniu względem potrzeb naszych mieszkańców. Jeśli się okaże, że reżim sanitarny zostanie bardzo zaostrzony, a tak ku temu będziemy też, myślę, że zmierzamy, no to będziemy w gotowości dla naszych mieszkańców, dlatego że to my w czasie pandemii żeśmy się nie zamknęli. My właśnie wtedy najwięcej pracowaliśmy i wszyscy animatorzy i osoby, które prowadzą, mówią, że teraz to dopiero dostaliśmy w kość, dlatego że wtedy, kiedy wszyscy byli zamknięci, my byliśmy otwarci, dlatego że my jesteśmy dla mieszkańców i spełniamy ich potrzeby, a nie oni dla nas. Także to jest najbliższy plan, do wiosny w zasadzie. Bardzo dziękuję. Pani Marta Renata Zmitrukiewicz, prezes Fundacji dla Rozwoju, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Bardzo pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.